Ale się cieszę, bo będę Wam dzisiaj opowiadać o pięknych, fantastycznych książkach z wydawnictwa Tako, aż mi trudno je wszystkie tutaj utrzymać. Zacznę od przypomnienia o Gwiazdce u Niedźwiadka, czyli książkowym kalendarzu adwentowym. Akurat nagrywam, jak jesteśmy przed świętami, już mi tu choinka wypadła, bo musicie wiedzieć, że w tej książce jest taka choinka do złożenia, którą składamy, stawiamy i na niej będziemy wieszać elementy, które znajdują się w okienkach tej książki. Choinka sobie mieszka tutaj w kieszonce. To jest mój patronat, ja o tej książce już opowiadałam. Recenzja znajduje się na blogu Aktywne Czytanie. I to są takie fantastyczne historie o zwierzętach najróżniejszych, czasem takie dosyć abstrakcyjne, które zmierzają do misia, do niedźwiadka, bo on ich zaprosił na gwiazdkę. I każdy z tych zwierzaków przynosi jakiś prezent. Coś, co można powiesić na choince, ponieważ na samym początku tej historii okazuje się, że właśnie pudełko z bombkami, ozdobami zostało zniszczone, więc każdy z tych zwierzaków niesie coś, co może ucieszyć naszego niedźwiadka i całą resztę też. Tutaj zobaczcie, jakie mamy prześliczne serduszko. One wszystkie ozdoby mieszkają w takich kopertach i te koperty bardzo łatwo otworzyć, no jak to w okienkach książkowych, więc to jest taka historia, do której można wracać po prostu w kolejnych latach. Następna książka, o której chcę Wam powiedzieć, Kochamy naszą panią. Cała cudowna kolekcja z wydawnictwa Tako. Te historyjki różnych ilustratorów, różnych autorów. Takie bardzo uniwersalne i bardzo ponadczasowe, a często też dotykają ważnych tematów. Większość z nich znajdziecie na blogu Aktywne Czytanie. Tej akurat nie mam, więc Wam o niej z radością opowiem. Zaglądamy tutaj do pewnej szkoły, w której są najróżniejsze dzieci i one mają panią Gazelę, która jest przemiłą, kochaną nauczycielką. Taką, o której uczniowie mogą tylko marzyć. Widać, że dogaduje się z dziećmi i je bardzo lubi, ale pewnego dnia Gazela nie przychodzi do szkoły, bo jest chora. I wtedy dzieci idą do swojej pani, żeby ją odwiedzić, żeby powiedzieć dużo zdrowia, żeby ją pocieszyć, bo być może jest smutna. Spójrzcie, jakie delikatne ilustracje. I tak właśnie sobie spędzają dzień, nawet jeżeli pani Gazela już jest tak słaba, że musi się położyć do łóżka. Tutaj nie jest powiedziane, jaka to jest choroba taka mocno osłabiająca. W każdym razie, nawet wtedy dzieciaki się nie poddają i patrzcie, co tutaj sobie czytają. Kochamy naszą panią. Taki żarcik autorski, gdzie no mamy książkę w książce. A teraz coś przepięknego. Jedna z książek, których ilustracje po prostu zaparły mi dech, jak oglądałam po raz pierwszy. Teatr po sąsiedzku. Jeżeli będziecie gdzieś w internecie czytać, o czym jest ta książka, ten opis moim zdaniem taki sklepowy, on nie oddaje wszystkiego, o czym ona jest. Tutaj jest tylko z tyłu powiedziane, że Pia i Pablo lubią się bawić w teatr, po czym wprowadza się nowe dziecko, nowy chłopiec, który niekoniecznie jest zainteresowany zabawą w teatr i Pia zaczyna być zazdrosna, bo jej brat przestaje się z nią bawić w ten teatr, zaczyna się bawić właśnie z tym drugim chłopcem. Ale nie jest tutaj nigdzie powiedziane, a uważam, że to jest niezmiernie ważne. Pia i Pablo bawią się w teatr. To oznacza, że bawią się kukiełkami, które wyglądają jak lalki. I jak wprowadza się nowy chłopiec i oni go pytają, czy chcesz się z nami pobawić, to on mówi nie, bo ja się nie bawię lalkami. I nawet tak wyśmiewa trochę Pabla, że ty się bawisz lalkami. I chłopczykowi robi się tak wiecie, no to faktycznie, może niekoniecznie będę się teraz bawił cudownymi zabawkami tego nowego, no bo on ma naprawdę fajne zabawki, tutaj to trzeba sobie jasno powiedzieć. Więc ten delikatny świat teatrzyku, on zostaje tylko z dziewczynką, która na jakiś czas jest taka, można powiedzieć, porzucona, osamotniona, bo chłopcy są zajęci swoimi sprawami. Potem ten nowy Ricky zachorował i dzieciaki zrobiły mu teatrzyk tak przez okno i niechcący jedną z lalek wpadła. I jak już Ricky został z tą lalką teatrzykową, to się nią zainteresował i okazało się, że zabawa lalkami ona wcale nie jest tylko dla chłopców i można połączyć pewne rzeczy i bawić się w teatr, fantastycznie bawić się w teatr, wykorzystując te nowe i te stare zabawki, ale przede wszystkim wykorzystując wyobraźnię. Syreni Księżyc. Piękna książka, pięknymi ilustracjami, która opowiada o przyjaźni dwóch dziewczynek. Jedna z nich jest syreną, więc mieszka w takim podwodnym świecie i tylko jeden raz do roku może wyjść na jedną noc właściwie z tego podwodnego świata
i mogą się spotkać i mogą przeżywać jakieś przygody razem, mogą rozmawiać i dokładnie tak jest. W tę jedną magiczną noc, zresztą nie tylko syrenka, ale inne morskie stworzenia również mogą wejść do tego świata ludzi i tutaj nasze przyjaciółki mogą się razem bawić. Jest tutaj też taki trudny moment, bo potrzebne są decyzje, bo tutaj jedna z przyjaciółek, dziewczynka, ta ludzka, człowiek, wpada w tarapaty i syrenka chce zostać, żeby ją uratować. A jak syrenka zostanie, czyli minie ten czas nocy, nie będzie mogła powrócić, więc mamy tutaj różne takie dylematy, właśnie walkę z czasem, pięknie pokazaną przyjaźń oraz pomaganie sobie w różnych najróżniejszych sytuacjach. Duży problem a propos pomagania sobie w najróżniejszych sytuacjach. Ja zrobiłam o tej książce rolkę, jest bardzo mądra i też jest zabawna, dlatego że mamy tutaj świat takich robaczków i w tym świecie nagle pojawia się pewien problem. Pojawia się coś, tamtego dnia z nieba spadło coś niewiarygodnie wprost dużego. To jest kupa, żebyśmy mieli jasność. Ona tutaj spada niczym po prostu jakiś meteor uderza w ziemię i wstrząsa światem tych robaczków, bo zaczyna się badanie tego i takie przez dorosłych zastanawianie się, co to jest, czy można do tego podejść, czy się opłaca. Lepiej z tym zawalczyć od razu, wiecie, w zależności od tego, kto w tym świecie dorosłych jest kim, na przykład żołnierzem, takie ma pomysły. Można do tego podejść naukowo, nigdy do tego jeszcze nie podszedł. Na razie jest tylko cała dyskusja dorosłych, jest cała debata planujących, kombinujących, nie wiadomo co z tym zrobić, aż w pewnym momencie pojawia się dziecko, mała dziewczynka, która podchodzi do tego czegoś i po prostu to próbuje. I okazuje się, że to jest pyszne. Bez wielkich debat, bez zastanawiania się, bez planowania, wiedziona po prostu dziecięcą ciekawością. Proszę bardzo, pycha, to jest słodkie jak miód. Zawołała i wzięła spory kawałek dla rodzeństwa. I jak tylko jedyna osoba spróbowała i się odważyła, wszystkie te debaty przestały mieć znaczenie. Wszyscy się ucieszyli, bo był jeden taki bodziec, jedno konkretne działanie, które sprawiło, że inni nabrali odwagi. Czy tak nie jest w życiu? Bardzo często tak jest. Dzień z przyjaciółmi. Przeurocza książka. Bardzo mi się podoba jej spokojny klimat. I to jest, dokładnie tak jak tytuł wskazuje, to jest opowieść o tym, jak można wspólnie spędzić razem dzień. Spokojnie, na łonie przyrody, przyjaciółmi. Nie wszystko musi być idealne, nie wszystko musi być zaplanowane, ale jesteśmy razem i to się nam bardzo podoba. Szop, lis, borsuk i niedźwiedź. Po kolei, strona po stronie, zobaczcie, oni sobie tutaj spokojnie ten dzień spędzają, rozmawiają, bawią się świetnie, kąpią. I jeżeli szukacie książki, która pokaże dzieciom, że no po prostu można, że właśnie tak warto spędzać czas, to jest piękna historia, gdzie niepotrzebne są żadne duże zwroty akcji, ani właśnie nic nie musi spadać z nieba, żebyśmy zaczęli rozmawiać. My chcemy ze sobą być i chcemy ze sobą spędzać czas. I to nie jest tak, że to jest ten jeden dzień i raz do roku, tylko oni tak właśnie budują swoje życie i dla nich to jest takie no naturalne, takie właśnie codzienne, że chce im się być razem, bo się po prostu lubią. Przyjechała do mnie jeszcze jedna książka z wydawnictwa Tako, Królowa w jaskini. To jest jedna z takich książek. Nie wiem, co mam myśleć, dlatego że to jest bardzo abstrakcyjna, piękna historia o trzech siostrach, z których jedna jest taka bardzo do przodu, odważna. Właśnie ona namawia je do przygody, bo są takie dni w życiu człowieka i takie chwile, kiedy czujemy, że trzeba po prostu przeżyć tę przygodę. Wiecie, powiedziała Franka bardzo powoli, dzisiaj w nocy przyśniła mi się wspaniała królowa. Mieszka w najciemniejszej jaskini w głębokim lesie za płotem ogrodu. Wychodzą pierwszy raz tak daleko poza dom i przeżywają nieziemsko cudowną przygodę. Jesteśmy w krainie snów, w krainie wyobraźni. Cały czas się zachwycają, poznają nowe rzeczy. Pięknie w ogóle narysowana i wydana jest ta książka. Dużo tutaj jest przyrody, bo to wszystko się właśnie dzieje w ogrodzie za domem. Poznają różne stworzenia, nawet... Patrzcie, jest skakanie po pajęczynach, jest zwisanie, jest praca w mrowisku. To jest tego rodzaju bajka. One tutaj są, widzicie je? Dziewczynki z innymi mrówkami wędrują, pracują. Są nawet na pogrzebie. To była wspaniała impreza upamiętniająca wspaniałe życie.
Kiedy umrę, chcę, żeby mnie także nakryto wielkim motylem i żeby moje siostry z całych sił waliły w bębny, pomyślała Tomka. To jest taka podróż, którą dziewczynki przeżywają w wyobraźni to raz, ale taka też w głąb siebie, bo potem robi się trochę ciemniej, trochę inaczej i w tej jaskini, gdzie one nadal szukają królowej, jedna z nich właśnie królową odnajduje. Ta najodważniejsza, ta, która ciągnie na przygodę pozostałe siostry, które w pewnym momencie mają dosyć i chcą już wracać. Najstarsza siostra chciała zostać, chciała przeżyć tę przygodę po swojemu, a młodsze już miały dosyć, więc chciały wrócić. Więc wróciły do pokoju, do którego później wraca również Franka. To jest jedna z tych książek, które zaskakują, dają do myślenia, zostają z nami na dłużej.